Witajcie, z tej strony Krwawic, a to jest WarZ. Czym jest WarZ? WarZ to projekt twórców modyfikacji do Army 2 DayZ, która polegała na przetrwaniu i walce z zombiakami. WarZ jako alfa wyszła 5 dni temu, 15 października. Wszyscy mogą się do niej zapisać, ale oczywiście trzeba zapłacić za daną wersję, którą się kupuje. Ja kupiłem wersję legendarną. Studenci mogli zobaczyć, jak ona tam ma swoje bajerki. I grałem już troszeczkę. Nagrałem jeden odcinek. Niestety okazało się, że podkeje w tej grze niektóre nie działają i nie nagrał mi się dźwięk, więc muszę nagrywać to od początku. Rzeczy, które mam przy sobie, to są tutaj tam młotek, już znalazłem na szczęście jakąś broń. Dwa pistolety, do których nie mam niestety naboi. Flary, maska taka fajna, ciekawa. Jest też w tej grze Marketplace, gdzie można kupować bronie czy właśnie te hełmy, maski za punkty. To są punkty pieniężne. Nie wiem jeszcze, jak się je dokupuje. Miałem je po prostu w wersji kupionej gry. Nie wiem też, jak sobie była normalną walutę, bo to normalna waluta to są właśnie takie te niebieskie dolary. Coś do jedzenia możemy kupić i tak dalej. Jeszcze nic nie kupowałem tu stąd. Jako, że jest to wersja alfa, mamy tutaj community, który jest coming soon. No i oczywiście jest pełno bugów związanych na przykład z grafiką czy z zombiakami, które biegną w tę stronę, a jednak nie dobiegają. Dobrze, to zagrajmy na jakimś serwerze. Serwery są zazwyczaj maksymalnie 30-slotowe, ale wejdziemy na jakiś taki półpełny, czyli jakieś 15 graczy. Na razie nie ma możliwości stworzenia własnego serwera, czy to dedykowanego, czy nasłuchowego. Zobaczymy, czy będą takie opcje. Najprawdopodobniej będą do stworzenia serwerów dedykowanych. Szukanie listy. Dłużej zajmuje to czasu niż wejście tak naprawdę do serwera, bo serwer w miarę szybko wchodzi. Okej. Mapa. Mapa jest moim zdaniem tak. To jest ta sama mapa wszędzie, ale będą różne, inne. Dodatkowe, czego nie było w DayZ. Wejdźmy do jakiegoś takiego tutaj. 49 serwer. Join. Ok. Connecting. Postać zrobiłem w miarę na szybko. Nie ma dużego wyboru wyglądu postaci, bo są trzy takie jakby odgórnie założone postacie, plus ewentualnie można zmienić tam ubiór czy trochę twarz. No ale to nie są Simsy, żeby takie rzeczy robić. Pewnie jeszcze dojdą jakieś takie możliwości. Z takich bajerów, które do ubioru są, to są czapki, czy tam maski. Coś jak ten Team Fortress. O, dobra. Spadłem z takiej góry stąd i udało mi się zobaczyć, że ktoś też się też spadł na tej mapie, znaczy nie na tej, tylko na innym serwerze. I mam nadzieję, że teraz spadnąc nie zginę, bo jak zginę, to jest lipa, bo nawet nie wiem, co wtedy się dzieje. A spadochronu nie mam. No i jest teraz taki problem, może uda nam się jakoś inaczej stąd wyjść. To są jakieś takie błędy. O, widzicie? Jeden z takich błędów. Nie, wydaje mi się, że będzie czas stąd spaść. Jak stąd spadnę, to zginę, prawda? O! Spadłem z takiej małej wysokości i mi to zabrało życie. Więc lepiej... A nie, może dniknie. Mam trzy tego. Jeden bandaż. Weźmy tutaj te. Tam ktoś jest. Jak zginę, to się rozsypie i będzie... Będę musiał zacząć od początku. Właśnie kwestia tych błędów, że tu jest na przykład ściana, nie? Szedłem cały czas tam, w takim miejscu tutaj. Spotkałem ścianę, która ściągnie bardzo długi okres czasu. No i mi się wydaje, że nie umiknę śmiercią. Zginę, chociaż, może nie kraczmy. Jakby się udało tamtędy przejść jakoś ładnie i bym nie spadł, nie zsunął się z tej góry, było dobrze. O, kuźwa, tekstury. Tak, błędy alfa. O Boże. Wszystkie painsy muszę wytracić na to. No i teraz zginę, nie? Z tej wysokości jakbym spadł. No, jakbym w ogóle mógł spaść z tej wysokości, bo wpadłem w tekstu. O. Jej, żyję! O! Przynajmniej taki plus, chociaż zużyłem właśnie... No, nie wierzę w to. No nie wierzę w to. To są uroki wersji alfa. Dzięki, Vri. You are dead. Super.
no fajnie, że się wsypałem, genialnie, miałem zajebiste rzeczy, jakieś maski, super bronie. Nie, jestem trochę wściekły. No you are dead, no co ty nie powiesz, co teraz? Dobra, nie panikujmy, graliśmy tylko godzinę. Na pewno da się to nadrobić. No i co? No i you are dead, no ale naprawdę. Jestem trochę wściekły. I nie może nic z tym zrobić tutaj? You are dead i co? I koniec gry jest? I zapraszamy do kupienia nowej wersji? No halo. A, dobra, odpaliłem od nowa gierkę, nie mogłem inaczej tego załatwić. Moja postać jest martwa przez jedną godzinę, więc będziemy musieli zrobić nową postać. Może to i dla was lepiej, przynajmniej będziecie widzieli, jak to wygląda mniej więcej. A stworzymy, nie wiem, taką postać, taką twarzą. Ten jakoś mi się nie przypadł do gustu, a kobietą... Ja. Zrobimy sobie jakiegoś takiego faceta. Z koszulą w kratkę i czerwonymi dżinsami takimi brązowymi w sumie. Nazwa postaci. Krwawy. Zróbmy krwawy. Niech będzie. Pewnie straciłem wszystkie rzeczy, jako że się rozsypałem. Tutaj, zresztą zobaczę. No oczywiście, że straciłem wszystkie rzeczy. A tu mam coś? No to mam, zaczynam przynajmniej z czymś, nie wiem, to chyba, nie wiem, postać tą, na nie, da się wywalić. W sumie, bardziej się to opłacało. Okej, zaczynamy nową postacią. Nowa gra. Znajdziemy serwer sobie i wejdziemy. Nie ma to jak się wysypać czasem przez błędy gry. No, przez błąd gry znalazłem mnóstwo itemów, bo wcześniej widać, to był też tam rozsypany gościu, ale już niestety mi się przeżyć nie udało. Dobrze, ale zdobędziemy może jakąś broń. Naboje mi się nie udało znaleźć. Młotek znalazłem też, bo ta osoba się wysypała, więc też trochę na farcie. Maska była to super, która była, miała swoją cenę i swoją wartość w sklepie, ale... Może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znajdźmy sobie tutaj serwer jakiś tutaj. O, ładnie. Rozznaczcie graczy. Dołączmy w takim razie. Wczytywanie jest o wiele krótsze niż szukanie serwerów. Serwerów jest chyba około 200 w tej chwili do testowania. Dobra, gdzie jesteśmy? Mniej więcej muszę wiedzieć. No to idziemy do tego bliższego czerwonego kółeczka. Na razie, z tego co wiem, nie mamy nic za ciekawych przedmiotów. Coś do żarcia, coś do picia, jakieś bandaże i latarka, także nie grzeszymy ilością rzeczy w ekwipunku. Czapką też nie grzeszymy. Zlatamy z głową. Dobra, jeżeli chodzi o postać i o HUD. Po lewej stronie, na dole, macie pasek głodu i pasek pragnienia. Trzeba go uzupełniać w miarę rozgrywki i gry. Co jest? A, ktoś tu biegnie też. Dziwny dźwięk. Jeżeli chodzi o... Surprise, on chce mi zabić? On wygląda tak samo jak ja. Dobra, nie, lecimy dalej. I jeżeli chodzi o HUD, czy czerwoną postać, to jest życie naszej postaci. A wokół tego jest taki pasek sprintu. U góry, po prawej górnej... Co on chce mi zrobić? Po prawej górnej stronie mamy... Czy jesteśmy widoczni, albo... Czy nas słychać? To też zależy od tego, jak zombie może do nas podejść, czy nas zgonić. Coś dziwnego, on tak biegnie. Dobra, nie. Musimy się udać tam. Więc nie idźmy jego drogą. Póki mam sprint, mogę go trochę zużyć, ale on się przydaje przy ucieczce przed zombie. Już miałem taką sytuację, że dwa razy próbowałem przed nimi spieprzyć, udało mi się dzięki temu. A inaczej nie dał rady. A jeżeli chodzi o tutaj walkę z zombie, to
to jeszcze osobiście z nimi nie walczyłem i wolałem nie walczyć, dopóki nie miałem jakiejś broni, a młotek znalazłem tak późno, że zginąłem, co zresztą sami widzieliście. Krwawy, dobra, tutaj znaczek legendy, tak jak się kupuje właśnie tą wersję, to też się ma taki znaczek, to też jakaś osoba ma. I znaczek ten neutral, to mi się wydaje, że jeżeli nie strzelamy do innych graczy, to my jesteśmy neutralni wobec nich. Na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek tutaj strzelał do innych graczy. Więc jest okej, okay, więc wszyscy chcą przetrwać. Z błędów, no to co zauważyliście, jest to wersja alfa, więc jest tak w miarę zbugowana, że można zginąć spadając z małej bardzo wysokości, czy wchodzić pomiędzy góry, albo mamy tutaj też ścianę, co mnie zirytowało troszeczkę. No ale chyba kogoś też to tam zginął i dzięki niemu zyskałem kilka rzeczy. Na szczęście to się wszystko nadam robić, bo to tylko godzina rozgrywki. W opisie znajdziecie link do możliwości zakupu tej gierki. Jeżeli jesteście ciekawi, sami sobie ją wypróbować. A my pójdziemy sobie tutaj do tego punktu, który jest zaznaczony. Nie byłem w nim, miałem tutaj iść, tutaj byłem w tym mieście, tutaj jeszcze w tym małym miasteczku, ale w punktach nie byłem. Wiem, że tu są jakieś misje, także może uda nam się złapać jakąś misję. Jeśli chodzi o las, to bardzo mało zombie jest w lesie. Ale tak samo bardzo mało itemów. Nie wiem, czy można jeździć samochodami. Wiem, że w DayZ modyfikacji do Army 2 się dało. Chociaż nie grałem w nią. A WarZ jeszcze się nie da, z tego co widziałem. Nikt nie jeździł, ale ja nie mogłem podchodząc do samochodu go zabrać, czy cokolwiek. Także zobaczymy. Okej, okay, to jest ewidentnie jakiś tutaj poligon czy coś. Może to jakieś bronie są? Fajnie było. Dobra, latarkę możemy schować. Świecąc na zombiaki, nie zauważyłem, żeby reagowało jakoś specjalnie. To tylko zależy od odległości. O, safe zone. Use weapon. Aha. Aha, rozumiem. To jest... tutaj nie można używać broni. I tu jesteśmy bezpieczni. Dobra, no to okej. Okay. Może to jakieś temy są? Idzie za nami cień taki wielki. Miejmy nadzieję, że tu nie ma zombiaków, bo to, że to strefa wolna, to nie znaczy, że zombiaków nie ma. Ale chyba nie ma. Takie ogrodzone ładne. No okej, okay, no ale nie można tam wejść? Jakieś temy tutaj leżą, cokolwiek? Bo mi się nie podoba, żebym tak zapierniczał tutaj do safe zona i nic by tu nie było. Tam nie można wejść. No, bez sensu. Nie można tu wchodzić. Oj, szkoda, szkoda. Będę musiał zawieprzeć do miasta. Na piechotę teraz mi się wydaje, tylko jeszcze to oblecę. I będę musiał... pobiec do miasta. Jakiś pojazd, ale też nie będzie można go wziąć. Sprint też już straciłem w miarę. Dobra, no to wejdźmy do tamtej szopy może. Tutaj nic się nie da zrobić ewidentnie. Safe zone, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak safe, że nawet nie da się wejść. Dobra, może w szopie będą jakieś broń. Jakieś wieśniacy może będą posiadali. Jakąś giwerę. Byłoby całkiem fajnie. Nadal jesteśmy w tym safe zone? No dobra. To nie wiem, czy w safe zone w ogóle będzie... O, już nie jesteśmy. Jakieś itemy? No nie widzę, bo kąta zazwyczaj są rozłożone. Szkoda, szkoda. Nie, tam nic nie będziemy mogli zrobić. No dobra, to musimy iść do miasta. Miasto jest tu. Przynajmniej wiem tyle, że safe zone nie jest otwarty. Przynajmniej nie w Alfie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Okej. Okay. Trochę daleko. Niestety. Postaram się te długie elementy mojego biegu wyciąć, bo to nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak dobiegam do miasta, nic się nie dzieje. Okej, okay, powoli wydaje mi się, że dochodzimy do miasta. Także zobaczymy, może będą jakieś ciekawe rzeczy. Tam, że tak powiem, ostatnio naboi nie znalazłem. Ale może uda się znaleźć jakąś broń. Może młotek, coś do jedzenia na pewno. I jakąś czapeczkę, która do niczego nie służy, ale fajnie wygląda. Okej. Tędy przejdziemy. Jakieś magazyny tam są. Oj. Coś ewidentnie strzela, chyba stamtąd z safe zona. Ja bym wolał nie wpaść w jakąś bójkę. Zwłaszcza, że nie mam broni. Na razie wszyscy są neutralni, więc nie wydaje mi się, żeby ktoś ewidentnie strzelał w ludzi. Tylko w zombie. Miasteczko wymarłe. W tej chwili mam tam odblokowaną tą 1/3 mapy, także wiem, że na pewno jest tutaj 3 miasteczka są, jeden safe zone. Pewnie drugi safe zone ten jest oznaczony czerwoną kółkiem. Ale na razie żadnych misji nie widzę. Mimo, że jest na nie przegródka. Plecak też by się przydał nowy, bo 20 itemów maksymalnie może tylko w siebie wpakować. 20, nie, 8 chyba, czy 12 nawet, sam już nie wiem, zaraz zobaczę. Aha, tutaj jest, te rzeczy są chyba w ręce, czyli maksymalnie mogę wpakować w siebie 8 rzeczy. Plus to, co mam na głowie, na sobie, karabin i ewentualnie tam latarka, bądź pistolet, zależy jak na to patrzymy. Bo możemy jedno z tych dwóch rzeczy mieć. No, już widzimy zombiaka. Mam skubany. Coś wpieprza. Będzie mu przeszkadzać. O! Już się zaczyna trochę niebezpiecznie robić. Coś mi się zdaje. Wnioskuję to po tym, że muzyka i że droga pojawia się dziwnie. Jak to bywa w alfach. Może też specjalnie to jest zrobione w Alfie, że tyle błędów jest, żeby pokazać, że ile to oni potrafią zrobić przez 15 dni do wersji beta. Też może taki chwyt marketingowy. Okej, okay, tutaj powinny pojawiać się powoli itemy, znaczy pojawiać. Powinniśmy widzieć powoli jakieś itemy, które możemy zebrać. O, jest coś. Butelka wody. No, bierzemy. Napijmy się czegoś, coś zjedzmy, bo tutaj pewnie będzie dużo takich rzeczy, a potrzebujemy teraz siebie trochę uzupełnić. Tu nie ma żadnych zombie? Nie ma. Oj. Coś tu jest. O, co to jest ciekawego? Yeah, magazynek nareszcie. Tylko teraz broń nie mamy. I mamy... A, flashlight. To wypuścimy. Ten jest taki sam jak ten, nie? Dobra, to wypuścimy, bo one się nie stakują, a to jest nam niepotrzebne, bo tego zajmuje nam miejsce. Dobra, ale mamy magazynek. Zarobiliśmy trochę punktów. Nie musieliśmy wydać na nic. Idziemy zobaczyć, co jest w kolejnym budynku naprzeciwko. Mam nadzieję, że nie będzie tam zombie, który mnie zabije. O, co tu mamy? Coś do żarcia, jakąś wodę. I co to było? Aha, glow stick white. Nie wiem, mogę tylko to upuścić. Mogę tego jakoś użyć? Zobaczmy, jak to działa w ogóle, bo jestem sam ciekaw. Piąteczka to jest glow stick. Aha, oświetlamy sobie, dobra. Już wiem, straciłem, ale... Ale wiem, że jest przydatny przynajmniej.
Dobra, tutaj jest jakiś zombie. Przynajmniej go słyszę. No ale wziąłem ten glow stick, mimo że tak naprawdę on tylko zaśmieca nam miejsce ekipunku, bo jest go zbyt mało, żeby go nosić, ale zobaczmy. Komisariat policji. Jeżeli tam będzie broń, to będę uradowany i powinna tam też być broń. I mam nadzieję, że jest otwarty ten komisariat w razie czego. I mało zombie. O czym ja marzę. Okej. Okay. Oj. To niebezpiecznie się robi, bo tam ktoś strzela. Nie wiem kto. Ale w każdym razie nie daruję. Muszę tu wejść. Jakiś mi wyczuł chyba zombiek. Niebezpiecznie. No nie wierzę, że tu nic nie ma, nie? To jest po prostu niepojęte. Jak może nic nie być na komisariacie? Ktoś tu musiał wejść i coś zabrać. Szkoda. Tutaj coś jest. Oto snajperki. Dobra, lecimy stąd. Co tu mamy w ogóle? A, coś do żarcia. I Winchester. Snajpereczki. Naboje, no tak, na jak na złość. Teraz znajduję te. Wszelkie naboje do broni, ale broni nie znajduję. Tu byliśmy chyba. Tak, tu byliśmy, tak? A, tak czy inaczej sprawdzę. Nie? Nie mogliśmy tu być. Nie, byliśmy, to jest flashlight, dobra. Myślałem, że jeszcze będzie glow stick się palił przez ten czas. Idziemy tamtędy teraz. Tu jest jakiś salon, coś? O kurde! Dobra, nic nie mówiłem. Trolololololololo. Ohohoho. Cicho tam. O, sprint mi się kończy. A, jakoś zombie nie rezygnuje z tego, żeby mnie dorwać. Pieprzony zombiek. Oby zrezygnował, bo naprawdę robi się krucho. No spierdzielaj ode mnie, co ja ci zrobiłem? Znowu umrę i co? I tyle będzie z tym... Z tym magazynków i tego wszystkiego. No, bez sensu. Za mało uważny jestem. No! Ewidentnie on ma coś z sobą, ten zombiek. Żeby się odczepił ode mnie w końcu. No, teraz dwójka, no jasne, no nie ma co, no ja dwójki nie pokonam nijak, bo mam tylko flashlight i co, i sobie będę pobijał ich latarką? Cholera, już mi na plecach siedzą. Kuźwa. No będziemy tak gonić przez całą mapę? Nawet nie chcę się odwrócić, bo wolę nie patrzeć, gdzie są tak blisko. Tam kolejny coś wpierdziela. I muszę znowu iść na jakąś tak. O! Stwierdzili, że nie ma co. No to dobrze. No ale ja muszę coś zjeść. I wypić. Musimy tam wrócić. Niestety. Póki nie mam broni, wolę z nim nie zadzierać. Bo latarką to co, jak pobiję w ten sposób, o. To ewentualnie jednego zombiaka, może uda mi się ubić jakkolwiek. Ale też z takim wielkim nadkładką, że może. Ja to muszę wrócić i spenetrować. Bo w tej chwili jesteśmy z niczym. Z magazynkami, zero broni. Magazynkiem nikogo nie pobije.
przyszliśmy tak, mam nadzieję, że zombiaki nie zaczną wracać czy coś. Na tyle mądre nie są. Ja postaram się przejść tamtędy. Mamy jakiś wóz strażacki i zombiak, który chodzi. To będziemy musieli przejść koło tego białego domu. Tutaj. Może ktoś tam stoi, to nie będzie to fajnie. Okej, okay, już nie tracę sprintu bez sensu. Muszę to podbić. Okej, okay, tu ktoś cierpi. O, cholera. Nie, 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 ja nie ryzykuję. Już mam tak mało tego żarcia i czegokolwiek, że wolę nie mieć kolejnego postaci, która będzie dopiero dostępna za godzinę. O cholera, no. Jesus. Mogliby zdarować tą muzykę. Aż mnie wzdrygło. Ale przejdziemy tamtędy jednak. Okej. Okay. Postaram się przejść tędy, jeżeli tu nikogo nie ma. Oczywiście, że jest wuchta osób tutaj. Czy jak żeby inaczej? O, mamy coś. Co to jest? Flashlight i... A. Tylko... Jedna rzecz, która była przydatna w miarę. Znaczy przydatna w cudzysłowie, bo w sumie... Nie jest to o tyle przydatne. Te dźwięki powinny być bardziej unormowane do postaci, która właśnie tam jest, a nie, że... Ja nie wiem, gdzie one naprawdę są. Nie, nie? Który się wciekł? O, co tu mamy? Też flashlight? No co jest? A tu? To jest ten glow, nie? Tak. No to już mam trzy glowy. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem... Kiedy mi to będzie przydatne? Tylko w nocy? Nic innego tu nie ma. Szkoda. Tak się zapamiętamy i tylko zdobyłem jakieś takie nie za bardzo potrzebne nam rzeczy. Nie powiedziałbym, żeby to było coś super potrzebnego. Okej, tu są jakieś sklepy. A, jakiś facet jest. Wszystko pewnie mi zapierdzielił. Co ciekawego. Nie wiem, tak przyjdę przy to pukę. O, co tam jest? Jakaś woda. Wodę chciałbym wziąć, panie. I nie płacić za nią. O, jak ją mogę tam wziąć? Nie mogę jej stąd wziąć. Flashlight. Boże, czemu? Przecież ta track jest pełna. Tej wody nie wezmę, jest za wysoko. Nic tu nie ma, facet. Ała, ty idioto, no! Co za świnia, nie? Niech spierdziela. Chciał mnie zabić, gnój. Żeby go zombie dopadło. Gnój jeden. Ja tutaj miło nic nie robię, a ten mnie próbuje zabić. Ham. Świnia. Żebyś zginął tam przez sobie. Żebyś zginął. Rod, życzę ci tego. Oh my god. Mandarze. No i co? I pozbyliśmy się tutaj możliwości jakiejkolwiek zdobywania itemów stamtąd, bo nie przejdę tam koło niego, nie mam broni ani nic, jakbym miał broń, to bym go zastrzelił. Dobra, co tu jest? Energy drink, przyda się. I glow stick, a nie przyda się, ale bierzemy, mamy ich to pełno już. Może się wymienię z kimś.
Warzy chyba najlepiej grać z przyjaciółmi, tak czy inaczej mogą się obronić. Soda. Ken of Soda. Soda, czyli tak coś w stylu tej coli. Mi się wydaje. Raczej nie soda oczyszczona. Kto by to pił? Okej. Okay. Nie zwracaj na uwagi, ja tutaj tylko sobie przechodzę, jestem zombie. Tutaj przechodziłem? Chyba nie. Ktoś tam bulwersuje. Nic tu nawet nie ma do kradzieży. Nic się nie bulwersuje. Stacja benzynowa. Może coś koło stacji leży. Co za skurczybyk strzela. Zobaczymy przy stacji. Przydałaby się ta broń naprawdę. Miałbym przynajmniej czym się bronić, tak jak mówię. Nie! No co jest, no skąd on mógł wiedzieć, że ja tu jestem? Przecież bez sensu. Głupie tępie zombie, a ja jak stoję koło niego, to on mnie nie widzi. Coś tam jest? Nic nie ma. Bez sensu, nic tu nie znalazłem. Ciekawego. Powinno tutaj się roić od tych itemów, więc nie ktoś przychodzi i plądruje wszystko. A że mu się to mieści w ekwipunku. Nic, spróbuję jeszcze tutaj coś znaleźć, jak nie to... To sam nie wiem. Tu musi coś być. Nie no, co ty. Nie ma, wszystko zabrali. Na pewno były rzeczy, bo... O Boże! Super. Jakiś wredny świntek mnie zabił. Ekstra. You are dead. Dobra. Dwa razy zginę w ciągu jednego odcinka. Nie no cóż. Wydaje mi się, że na tyle skończymy. Dzięki, że oglądaliście. Następny odcinek postaram się już nagrać, jak będę miał jakieś itemy. Będę mógł się bronić i zabijać tych innych skurczysynów, które przychodzą i mnie zabijają. Trzymajcie się i cześć. I see you.